światła, do, nastawiła nas zmysł wzroku, żebyśmy mogli prawidłowo, jako nastrojeni, obejrzeć obrazy wystawy malarstwa pana Jana Kondzińskiego. Za organizację wystawy malarstwa w naszym ośrodku kultury. Ta wystawa jest inauguracyjna w naszej nowo powstałej galerii, nowa przestrzeń. Jest niezwykłym wydarzeniem kulturalnym dla naszego miasta. Serdecznie bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, z panem Kondzińskim łączy mnie, myślę, tylko imię. Ja, to jest takie piękne imię, które też tak... To nasi rodzice tacy byli. Tak. Mówię tylko imię, bo zawsze, na pewno nie talent, na pewno nie malarstwo. Kiedyś zazdrościłem ludziom dwóch rzeczy. Talentu malarskiego i talentu muzycznego. Jestem przekonany, będziemy się częściej spotykali. W kularach rozmawialiśmy już i na pewno będziemy rozmawiali o organizacji pleneru malarskiego. Jestem przekonany, że również na tym skorzystają miejscowi malarze. I z Barkiem tyle mam wspomnień z młodości, ale miałem wtedy może 5-6 lat, jak przedsiębiorstwo mojego ojca przyjeżdżaliśmy na wycieczki ciężarowym samochodem krytym Landeco z deskami położonymi od burty do burty. Tu się przyjeżdżało nad jezioro. Tyle moich jakichś wspomnień z Wysbarka. Na pewno jest to malarstwo nie tak łatwo odbierane. Jest ciężkim malarstwem. Te ciemne tony. Ale jestem gotowy, to nie dlatego, że tak mam. Po prostu kiedyś ktoś mi podpowiedział, żeby używać 4 kolorów i właśnie wymienił takie. Tak zacząłem pierwszy swój obraz tak namalowany jeszcze przed w szkole średniej, jak byłem, przed akademią. I w tym stylu do tej pory utrzymuję się jakby, zmieniając się tylko no jakoś niuansowo. Ostatnio zacząłem rozjaśniać tą paletę przez dodawanie więcej białej farby do tych podstawowych 4 kolorów. No właśnie, a moje z kolei kontakty z Barkiem Belskim, no to wiążą się ze znajomością z Magdą Pochoń i z Elą Morawską, które uczestniczyły w plenerach i też świetnie malują i myślę, że ta współpraca tu jak najbardziej będzie kontynuowana. Także ja mam również gratulacje za ten nasz kolorys kapis. Serdecznie, z całego serca, że Państwo przybyli do nas, do Domu Kultury. No i najważniejsze, dziękuję Pani Janie, że mogłem tutaj Pana prawdę móc pokazać społeczeństwu. Już dużo mówiliśmy, już uciekamy. Dziękuję serdecznie. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek będzie miał ochotę, to proszę o kontakt. Dziękuję Asi Przygorskiej, która pięknie prowadziła nas ten nastrój. Dziękuję jeszcze raz za obecność. Nic nie ma, zmuchnęła mnie ta jesień całkiem. Nawet nie wiem, jak tam sprawy za nas. Thank you.
nami. Tylko zdeszki mi da zalesione na szczyt. Nie zważam na mowy, by wielkie. Pierwszy wyłącznie, pierwszy wyłącznie.